Czy masz świadomość? Gro Harlem Brundtland była szefowa WHO i były premier Norwegii z wykształcenia lekarz medycyny oświadczyła publicznie, że jest osobą silnie elektrowrażliwą i nie może przebywać w pobliżu włączonych urządzeń bezprzewodowych. Paweł Wypychowski, pola elektromagnetyczne. Na EHS zachorowałam w listopadzie 2021 roku i okazało się, że życie osób z EHS we współczesnym społeczeństwie jest niemożliwe. Moje życie z EHS, współczesny elektrotrąd. Nie istnieją też żadne wiarygodne badania, które udowodniły, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe dla zdrowia człowieka i odpowiedzialne za takie choroby jak alergie, astma, a nawet nowotwory. Demagog. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Wypychowski, z wykształcenia formalnego magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, z zamiłowania naukowiec w sensie feynmanowskim, w rozumieniu nauka to uporządkowany sceptycyzm co do wiarygodności opinii ekspertów. Dzień dobry, panie Pawle, właściwie Pawle. Witam, Rafale. Cześć. Cześć. Nie będziemy sobie panować, bo z Pawłem już się nieraz tutaj spotykaliśmy, rozmawialiśmy. Stali nasi słuchacze pewnie to Pawła znają, znają nasi goście, a ci, którzy nie znają, odsyłam do podcastów czy wywiadów w ramach publikowanych w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj rozmawiamy w okolicach 16 czerwca, który to dzień, w którym to dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elektrowrażliwości. Pawle, powiedz, czym jest elektrowrażliwość i czy można być elektrowrażliwym? Trudne pytanie i zadajesz od samego początku, bo na to można spojrzeć z wielu perspektyw i zależnie od tej definicji później nasz sposób patrzenia na coś, co się określa elektrowrażliwość, się diametralnie zmienia. Może tak, żeby spróbować zacząć tą przestrzeń jakby budować, a nie tyle, żeby od razu pełną definicję podać, to może spróbujmy to nazwać, że jest to zespół symptomów chorobowych. Dodajmy, że niespecyficzny dla tej choroby, to znaczy, że te symptomy dotyczą takich rzeczy jak bóle głowy, migreny, kłopoty z koncentracją, problemy ze snem, chroniczne zmęczenie, ale też problemy skórne, tak, wypryski wręcz do otwartych ran i tego typu rzeczy obserwowane też przy jakichś bardzo silnych alergiach czy podobnych historiach zaburzeń immunologicznych, występujące w powiązaniu z narażeniem na sztuczne, czyli generowane przez człowieka pola elektromagnetyczne. I tą definicję chyba tak bym na początek utrzymał, i ponieważ ona zawiera wiele elementów dość złożonych, tak, chociażby to powiązanie, tak, i to występowanie symptomów, jak również ich niespecyficzność, czyli nie można od razu na podstawie symptomu stwierdzić, że to jest ta jednostka jakby dysfunkcji, bo bardziej bym tak wolał to określać i tak w tej chwili często się to określa, niż próby klasyfikacji tego jako choroby. Jest słabo zdefiniowana i między innymi na tym polega
polega kłopot, żebyśmy sobie z nią jako ludzie raz dotknięci elektrowrażliwością, dwa jako społeczeństwo, w którym ci ludzie funkcjonują, mieli sobie, no, nazwijmy to kolokwialnie, poradzić. A ten Międzynarodowy Dzień Elektrowrażliwości, co na to, żeby w ogóle poświęcać temu zjawisku właśnie taki szczególny dzień w roku? O, ja myślę, że jest to inicjatywa jakby osób i organizacji zrzeszających zarówno osoby elektrowrażliwe, jak i te, które elektrowrażliwością się zajmują, łącznie z naukowcami, które widzą jakby narastający od co najmniej 2, jeśli nie 3 dekad problem w tym zakresie. Początki tak naprawdę badań nad elektrowrażliwością, czy pierwsze wskazówki, przynajmniej naukowe, odnotowane na zasadzie badań czy przeglądów, które były publikowane, które wskazywały na ten kłopot, sięgają chyba bodajże 1936 roku na podstawie opracowania Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej, gdzie dotyczyło to oczywiście w tamtym czasie przede wszystkim urządzeń elektrycznych pierwszych, tak, i linii energetycznych, bo nie mówimy tutaj tylko o bezprzewodowej transmisji danych, która dzisiaj jest jakby na pierwszym planie ze względu na jej dramatyczny, nazwijmy to, rozwój. Także to jest dość długa historia i myślę, że o ten dzień się ta cała grupa osób dopominała bardzo długo i tak jak informacje, które do mnie docierały z różnych grup, z którymi mam kontakt pod tym względem, no to jakby głównym celem była pewna budowa świadomości społecznej wokół tego zagadnienia, tak? Bo nazwijmy to, jest to świadomość nikła i obawiam się, że słowo obchodzimy w Polsce jest dwuznaczne i myślę, że to drugie znaczenie, to znaczy, że nikogo to nie obejdzie, to po pierwsze, albo że obejdzie szerokim łukiem, to będzie dużo częstsza reakcja niż w ogóle zainteresowanie tym dniem i zrobienie czegoś w kierunku pogłębienia swojego zrozumienia tego kłopotu i ewentualnie zrobienia kłopotu w cudzysłowie i zrobienia czegoś dla osób elektrowrażliwych, które w skrajnych przypadkach nie są w stanie funkcjonować w obecnym społeczeństwie ze względu na występujące w nim pole elektromagnetyczne, które w ramach obowiązujących przepisów i tak dalej, i za nie tylko przyzwoleniem, ale wsparciem rządu i jednocześnie obywateli, bo obywatele to wspierają własnymi portfelami, płacąc za używanie technologii bezprzewodowych. Czy to w abonamentach, czy za używanie energii, czy budując instalacje fotowoltaiczne, bo one są też tutaj częścią problemu, i tak dalej. Po prostu wspierają to na co dzień swoimi wyborami. Tak? I moja pozycja tutaj jest dosyć ciekawa, dlatego że moja historia zdrowotna się zaczęła od dużego kryzysu zdrowotnego 17 lat temu, którego bardzo dużym elementem była elektrowrażliwość. Mogę mówić o tym właściwie w czasie przeszłym, była, dlatego że dzisiaj moja elektrowrażliwość nadal występuje, ale jest na poziomach, które umożliwiają mi zupełnie normalne funkcjonowanie w tym środowisku. Niemniej to długa droga, tak? I wiem, jak było wtedy, kiedy wiem z doświadczenia własnego, co to znaczy być elektrowrażliwym i z czym się to wiąże. Myślę, że ludziom dzisiaj po tych 17 latach, które minęły, jest jeszcze dużo, 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 dużo trudniej. A czy możesz podzielić się z naszymi słuchaczami, czym właśnie jest to bycie elektrowrażliwym na co dzień, kiedy już jest się w tym procesie Ojej, ja głęboko? myślę, że będę mógł tylko w ramach tego naszego jakiejś tutaj rozmowy, będę mógł tylko, nie chciałbym też jakby epatować swoim własnym doświadczeniem, a bardziej rozmawiać o tym jako o problemie szerszym, bo myślę, że każde doświadczenie tej elektrowrażliwości jest też trochę indywidualne.
Ale tak, żeby to, co jest wspólne, podkreślić, no to sytuacja jest taka, że praktycznie wejście do pomieszczenia, w którym na przykład funkcjonuje stacja telefonu DECT, czyli takiego bezprzewodowego telefonu stacjonarnego, tak, których dzisiaj jest multum, sprawiało, że po 15 minutach, może nie tyle robiło mi się niedobrze, ale lekkie zawroty głowy, trudności z koncentracją, trudność z. I potem olbrzymie zmęczenie, które wymagało regeneracji w warunkach jakby wolnych od tego narażenia, a często przez godzinę, a czasem przez dni, zależy od długości tego narażenia i od czynników. Teraz mamy dosyć indywidualne jakby preferencje, że takie brzydko nazwę, w tym względzie, że nie wszystkie źródła tak samo na wszystkie osoby elektrowrażliwe oddziaływują. Mamy tutaj też pewne indywidualne skłonności, ale to samo dzieje się, czy działo się wtedy, kiedy byłem w pobliżu punktu dostępowego Wi-Fi, czy używałem Wi-Fi, czy używałem transmisji danych i nawet na telefonie, tak, włączając transmisję danych wyraźnie po kilkunastu minutach czy pół godzinie, czułem się dużo gorzej pod wieloma względami. Jeśli bym nic nie robił z tą sprawą, no to praktycznie w pewnym momencie bardzo to ogranicza jakiekolwiek możliwości funkcjonowania, no bo wyobraźmy sobie dzisiaj, że wsiadamy do pociągu, czy wsiadamy do autobusu, w którym wszyscy używają urządzeń bezprzewodowych namiętnie. I przy dzisiejszym jakby poziomie, nie tylko poziomie, ale różnorodności tych narażeń, bo mamy tych urządzeń dużo, dużo więcej i więcej technologii bezprzewodowych, no to po prostu jest trudne do jakiegokolwiek wytrzymania. Tak? I jednoznacznie jakby usunięcie się w przestrzeń, w której te pola są zmniejszone, natychmiast te symptomy osłabia. I oczywiście można by mówić, tak jak wielu próbuje tłumaczyć, że jest to zjawisko jakby psychologiczne, tak, że związane ze strachem przed polami elektromagnetycznymi, i organizm generuje tego rodzaju symptomy. No to jest jakby zarzut ludzi naprawdę słabego myślenia i nigdy z ludźmi elektrowrażliwymi nie mającymi do czynienia i nigdy ich nie słuchającymi i w ogóle nie rozumiejącymi całego zagadnienia. Bo to się daje dość prosto sprawdzić i wśród tych osób elektrowrażliwych, które znam i biorąc swój przypadek, jest wiele takich, które miało do tego bardzo naukowe podejście, chciało zrozumieć, co się z nimi dzieje, i robiło testy, czy z rodziną, czy nie, ślepe próby, w których chodzili do pokoju, a od innej osoby zupełnie, która nie była, czy nie informowała ich po prostu o tym, czy urządzenie jest włączone, czy nie. I pytali się tej osoby po kilku minutach, czy urządzenie jest włączone, czy nie. I w bardzo wielu przypadkach, często nawet 100% przypadków, te osoby były w stanie jawnie to wskazać. Więc jeśli ktoś w tej chwili mówi, że nie ma badań, no to ja No właśnie, to proponuję własne eksperymenty jako pierwsze, ale za chwilę. jeśli że nie ma, no, to też znowu można tutaj jakby oczywiście całą masę badań To za jakby chwilę do tych wskazać. badań No tak. przejdziemy. Natomiast, Pawle, chciałbym cię spytać, czy każdego z nas może to spotkać i co. Po czym można poznać, że właśnie nas to spotyka? Czy każdego z nas może to spotkać? Odpowiedź jakby prosta, ale nie wyczerpująca tego tematu jest, że nie. Natomiast rosnącą rzeszę nas może to spotkać i w tym sensie każdego z nas może to spotkać, i im więcej czasu upływa, tym bardziej jest to prawdopodobne, że kogoś z nas spotka. Tutaj mówię o jakby własnym zrozumieniu tego syndromu, bo tak go można też określać, na tle w ogóle jego zrozumienia zdrowotnego i na tle badań, które sam samodzielnie, indywidualnie prowadzę gdzieś od tych 17 lat, po to, żeby zrozumieć, jak pola elektromagnetyczne, zarówno naturalne, jak i sztuczne, oddziaływują z organizmami żywymi i na tym tle zrozumieć,
co się dzieje ze sztucznie generowanymi polami przez człowieka i jakie one mogą mieć wpływy. Czy to każdego z nas może spotkać? A według mnie nie, natomiast odpowiedź na pytanie, czy mnie spotka, nie jest taka prosta, dlatego że spróbuję podać parę odniesień, bardziej powiedzieć o tym, jak o tym myślę, niż tutaj stawiać pewną od razu jakąś mocną tezę, dlatego że to, co powiem, nikogo nie uwolni od tego ryzyka. Wszystkie syndromy nadwrażliwości są syndromami, a jest ich wiele, tak? Bardzo podobnym i pokrywającym się z elektrowrażliwością jest syndrom, który jest określany po angielsku MCS, czyli Multiply Chemical Sensitivity, po polsku wieloraka nadwrażliwość chemiczna, gdzie mamy do czynienia z osobami reagującymi bardzo silnie, bardzo podobnymi symptomami jak w przypadku EHS, jak w przypadku elektrowrażliwości, na minimalne ilości śladowych chemikaliów, nie naturalnych substancji, tylko chemikaliów wytwarzanych przez człowieka. Są osoby, które jeżeli staną na chodniku i przejedzie samochód, to po ten tydzień dochodzą do siebie, tak? Jeśli to będą wąchały albo nie są w stanie wejść do sklepów, nawet normalnego sklepu, niekoniecznie chemicznego, bo ilość jakby chemikaliów, które są, czy dotknąć, nie wiem, dotykać skórą również przez kontakt skórny, na przykład, nie wiem, obicia plastikowego czy podobnego w pociągu, tak, siedzenia, czy tego typu rzeczy, reagują bardzo silnie na to. I znowu nie mamy dobrego modelu wytłumaczenia tego. Jedna z istotnych rzeczy jest taka, że MCS i EHS się pokrywają w dużej mierze, to znaczy osoby cierpiące na elektrowrażliwość są też bardzo często, nie zawsze, ale mniej więcej gdzieś w 60% orientacyjnie, bo to można różnie to liczyć, bo nie ma dobrych kryteriów diagnostycznych, ale gdzieś mniej więcej w 60% te grupy się będą pokrywały, co oznacza, że mamy do czynienia z pewnym syndromem dysfunkcji w naszym organizmie, mówiąc szeroko, który jest spowodowany, można by było powiedzieć, nadmierną, traktując to tak demokratycznie, to znaczy, że większość tej nadmiernej nie ma, czyli ma normalną, tak, a ta mniejszość ma nadmierną reakcję na czynniki, które nie są naturalne. Nie tak jak w przypadku, nie wiem, chociażby alergii na pyłki, tak, które pyłki są miliardy lat na naszej planecie i uczestniczyły w ewolucji, tylko na czynniki, które człowiek wprowadził do środowiska w ostatnich kilku dekadach, tak przede wszystkim. I te dwa syndromy wskazują, że mamy do czynienia z pewną dysfunkcją, która jest głębsza niż same symptomy. I innymi słowy, możemy powiedzieć, że będą osoby, które mają tendencję czy predyspozycję do nadwrażliwości, i te osoby są zagrożone zachorowaniem czy po prostu pojawieniem się symptomów tej nadwrażliwości, inne mniej. I upraszczając to bardzo mocno, sprowadza się to do poziomu zdrowia, ale rozumianego zupełnie inaczej niż go medycyna rozumie, dlatego że medycyna próbuje zrozumieć zdrowie jako brak zdiagnozowanych jednostek chorobowych. Natomiast tutaj mówimy o trochę głębszym zrozumieniu zdrowia i myśleniu o tym w kategoriach tego, czy organizm ma możliwości regulacyjne pozwalające mu regulować się w różnorodnym środowisku, i te możliwości regulacyjne mogą mieć różny zakres, tak? Czyli tak można powiedzieć, że jest pewna pojemność regulacyjna organizmu. Ta pojemność regulacyjna organizmu u osób chorych, jakby w tym sensie, czyli w sensie głębszej podatności na choroby, jest mniejsza. I to oznacza, że te osoby będą zagrożone nadwrażliwościami tego typu, w szczególności na te nowe wprowadzone środowiskowo czynniki. Dlaczego na te nowe? No dlatego chociażby, że nie mamy ewolucyjnie w historii precedensu dla tego typu, czyli żadnej historii ewolucyjnej, w której ewolucja mogła znaleźć odpowiedzi, że tak powiem, właściwe na te czynniki stresowe, w związku z tym nawet nie ma do czego sięgnąć, jeśli mówimy, że jest jakaś pamięć genetyczna, epigenetyczna i tak dalej.
to nie ma do czego sięgnąć. Nasze organizmy dopiero próbują wypracować odpowiedź na czynniki takie jak pola elektromagnetyczne generowane przez człowieka, czy zanieczyszczenia chemiczne generowane przez człowieka, bo to jest dopiero historia ostatnich, no, przy zanieczyszczeniach chemicznych powiedzmy co najwyżej kilkuset lat, a przy zanieczyszczeniach elektromagnetycznych niematerialnych, dlatego nam jest trudniej o tym rozmawiać, bo wymaga to więcej wiedzy, zaawansowania i zrozumienia w ogóle pól elektromagnetycznych, co nie jest niestety powszechne. Tutaj mamy historię rzędu powiedzmy 30 lat, tak? Mniej więcej, jeśli mówimy o rozwoju bezprzewodowych technik transmisji danych, a może 100-150 lat, jeśli mówimy o rozwoju elektryczności i elektryfikacji powszechnej. Także myślę, No powiedziałbym o dobrze. tym, że nie każdego to dotyczy, ale stwierdzenie, że mnie to nie dotyczy, jest stwierdzeniem, które można by było postawić dopiero w kontekście bardzo gruntownej obserwacji własnego zdrowia, która nie jest dziedziną, nie znajduje się w dziedzinie oficjalnej akademickiej medycyny, bo medycyna tak na to nie patrzy. To nawiązując do tego cytatu z demagoga, który poprzedził naszą rozmowę, czy istnieją dzisiaj jakieś wiarygodne badania, które udowodniły, że pole elektromagnetyczne emitowane przez routery i smartfony może być, czy jest szkodliwe dla naszego zdrowia? Znaczy, ja zacznę od tego, w ogóle od tego, żeby najpierw rozebrać tą opinię demagoga, a troszeczkę ją obrać z tej skorupki, a nie łapać się na to stwierdzenie od razu w kategoriach polaryzacji, tak? Czyli, że nie istnieją, istnieją i teraz zaczniemy to polaryzować. Tak jak wielokrotnie powtarzam, im więcej polaryzacji, tym mniej zrozumienia. To jeżeli byśmy chcieli to zdanie jakby rozebrać pod kątem znaczeniowym, bo ono ma tutaj wiele usunięć i wiele założeń, które trzeba do tego przyjąć, żeby to zdanie zrozumieć, ale one są ukryte i się łapiemy na coś takiego i potem zaczyna się spór przeniesiony jeszcze na media społecznościowe i na tak zwany spór społeczny, czy istnieją, czy nie istnieją. Więc to zdanie należało potraktować w następujący sposób. Przede wszystkim dodać na początku, że w opinii kogoś, kto to pisał, albo całego demagoga, tak, nie wiem, ile tam osób za tym stoi, że w ich opinii, na ich wiedzę i ich zrozumienie nie istnieją żadne uznane przez nich za wiarygodne badania, tak, które według nich udowodniły, że pola elektromagnetyczne, tutaj bardzo szeroki termin, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe dla zdrowia człowieka i odpowiedzialne za takie choroby jak alergia, astma, nawet nowotwory. A więc zawsze mamy pytanie, kto to ocenia i na podstawie czego. I opinia, że nie istnieją, jest jakby w tym momencie jest opinią jakichś osób z demagoga, pytanie brzmi, na czym się opierającą i co jest dla nich wiarygodnym badaniem, a co nie jest, czyli jakie uznali za wiarygodne, a jakie nie uznali za wiarygodne, no bo teraz każde badanie moglibyśmy pokazać, które my uznajemy za wiarygodne, a demagog stwierdzi, że to nie jest wiarygodne dla nich i zaczynamy dyskutować o tym, co to jest wiarygodne badanie. Jest cała sprawa, o którą chcieliśmy zapytać, czy się czegoś nauczyć, schodzi kompletnie na plan dalszy i nic z tego nie wychodzi oprócz pyskówki dalej. Więc żeby tego nie rozbierać w ten sposób, ja nie wiem, jakie badania panowie z demagoga, czy panie z demagoga czytali i jakie badania wzięli pod uwagę i jakie uznają za wiarygodne. W związku z tym trudno mi się z tą opinią w jakikolwiek sposób zgadzać bądź nie zgadzać. Z mojej perspektywy takich badań jest cała masa. I jeśli miałbym przytaczać, to byłoby zbyt długo, ale weźmy chociażby, co zawsze wskazywałem zawsze może za duże słowo, ale od wielu, wielu, wielu lat. Rozmawiając, wskazywałem, że jednym z najlepszych opracowań dla osób, które chcą
poznać jakby kwestię wpływu pól elektromagnetycznych sztucznych na organizmy żywe i przede wszystkim na człowieka. Jest opracowanie Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej EUROPEAN z 2016 roku i to opracowanie w swojej bibliografii ma blisko 300 pozycji, a z tych 300 pozycji bardzo wiele pozycji jest opracowaniami zbiorowymi, które zawierają jeszcze po kilkadziesiąt albo więcej pozycji, więc literatura badawcza i odniesienia są bardzo bogate, tak? Prawdopodobnie liczone w każdym poszczególnym badaniu to są tysiące. I można to przeczytać już od 2016 roku i zobaczyć. Jest cały dział o elektrowrażliwości w tym opracowaniu, całkiem dobrze opracowany, z odniesieniami do konkretnych badań. I proponuję najpierw przeczytać, wziąć konkretne badania i wtedy może dyskutować, czy istnieją, czy nie istnieją te badania. To jest raz. A dwa, to, że w opinii demagoga takie badania nie istnieją, no to jakby no może świadczyć tylko o tym, że ktoś nie chciał znaleźć tych badań, albo nie chciał ich czytać, albo nie ma czasu na to poświęcać, bo ma inny pomysł na to, tak? Albo inny pomysł na to, jakiego rodzaju poglądy wygłaszać i po co to robić. No jak się ktoś jeszcze nazywa demagog, no to proponuję sięgnąć do zrozumienia tego słowa i zobaczyć, chociażby zapytać o relacje pomiędzy demagogią a nauką. Można zapytać czat GPT na przykład. Bardzo dobrze to tłumaczy. Jedną z bardzo istotnych w ostatnich latach, jeśli już miałbym wskazać coś w miarę świeżego i bardzo mocnego według mnie, są badania dotyczące wpływu zewnętrznych pól elektromagnetycznych, a szczególnie sztucznych pól elektromagnetycznych na transport jonowy na błonie komórkowym. Pierwszym badaniem, tak przy okazji, opracowanie EUROPEAN 2016 to nie jest żaden, to jest opracowanie, które jest opublikowane, jest przejrzane przez naukowców, jest opublikowane na PubMedzie, więc nie są to żadne fake newsy, tak, tylko solidna naukowa robota. Owszem, nie pochodząca od nic NIRP-u i od organizacji typu WHO i Unia Europejska, które z kolei opierają się od nic NIRP-ie, tylko do nich krytyczna i pokazująca część nauki, która nie jest brana pod uwagę przez te organizacje. Owszem, tak, natomiast jest to solidny naukowy materiał pokazujący jakby bardzo, bardzo szeroki przegląd całego zagadnienia, również elektrowrażliwości. To raz, a teraz dwa, no mamy w ostatnich latach badania, to które pokazywałem już chyba kilkakrotnie, ale jest dostępne też w moim omówieniu o prezentacji takiej wideo, która była dla służb BHP, czy dla osób zajmujących się bezpieczeństwem, higieną pracy w przedsiębiorstwach w Polsce, dla szefów BHP, dotycząca optymalizacji środowiska elektromagnetycznego pracy, i tam zrobiłem taką prezentację na tym forum, która jest dostępna zresztą na moich stronach do obejrzenia, która nazywa się Optymalizacja elektromagnetycznego środowiska pracy i perspektywa biokompatybilności elektromagnetycznej, czyli nie tyle kompatybilności elektromagnetycznej, pól elektromagnetycznych pomiędzy urządzeniami, bo to jest ta dziedzina, która się rozwija i jest jakby w mainstreamie, a nie zastanawiamy się nad kompatybilnością tych pól z organizmami żywymi. Biokompatybilność elektromagnetyczna mówi o tej kompatybilności. I tam powołałem dwa badania, ale jedno z nich tutaj w tej chwili powołałem, drugie też jest dosyć interesujące i ważne. Ale to pierwsze opublikowane w Nature, czyli w czasopiśmie, żurnalu naukowym, który ma najwyższy priorytet jakby na świecie, tak? Czyli uznawany jest za najbardziej wiarygodny naukowo żurnal. Więc opublikowane w Nature, który nazywa się Polaryzacja, a kluczowa różnica pomiędzy wytwarzanymi przez człowieka a naturalnymi polami elektromagnetycznymi w kontekście oddziaływań biologicznych. I tutaj trzech naukowców, to jest Dimitris Panagopoulos z Grecji, Ole Johansson ze Szwecji i George Carlo, w tej chwili chyba z Australii, nie jestem pewien,
bo on wyemigrował ze Stanów Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam, ale to już zostawmy na boku. Mówiąca o tym, że kanały jonowe na błonie komórkowej, kanały jonowe na błonie komórkowej to są takie bardzo istotne dla całości kontrolowania procesów życia, czyli dla całego organizmu ludzkiego, regulujące wpływ i wypływ jonów, i tutaj wapnia, magnezu, fosforu i tak dalej, tych kanałów jonowych jest dużo, z wnętrza komórki do jej zewnętrza, czy odwrotnie, tak? Czyli wpuszczanie do komórki. To reguluje masę jakby mechanizmów życiowych. I co teraz to badanie pokazuje? To badanie po pierwsze pokazuje, jak te kanały działają, po drugie stawia hipotezę i buduje matematyczny model, jakiego rodzaju pola elektromagnetyczne, które mają charakter spolaryzowany, czyli te wszystkie pola elektromagnetyczne, które są wytwarzane sztucznie przez człowieka, są z polami spolaryzowanymi, które są spolaryzowane, oddziaływują zupełnie inaczej z tymi strukturami biologicznymi niż pola niespolaryzowane, czyli większość pól naturalnych, a w szczególności znane nam pola elektromagnetyczne naturalne, takie jak światło chociażby, tak, słoneczne i tego typu rzeczy. Na podstawie tego modelu matematycznego ustalają, jakiego rodzaju poziomy są wystarczające do tego, przy danej częstotliwości tego pola, żeby taki kanał z zewnętrznym polem elektromagnetycznym wobec komórki uruchomić. Czyli innymi słowy, spowodować jego niefizjologiczne zadziałanie. Czyli te kanały są sterowane przez układ nerwowy i impulsy elektryczne, które są wysyłane z mózgu, z ośrodków nerwowych naszych, całego autonomicznego układu nerwowego i tak dalej. Czyli innymi słowy, to jak te kanały działają, czyli otwierają się, zamykają w odpowiednim momencie zgodnie z tym, jak życie ma funkcjonować i zdrowie, może być zaburzone bardzo niewielkimi, jak się okazało, bo dla częstotliwości 50 Hz, czyli takie jak mamy w sieciach elektrycznych, tak, w Polsce, ta granica dla zadziałania tego kanału jonowego wynosi 0,05 V na metr. Przepraszam, 0,005 V na metr. Standard ochrony dzisiaj funkcjonujący w Polsce w przestrzeniach dostępnych dla ludności i mieszkalnych i tak dalej, mówi, że pole o częstotliwości 50 Hz nie powinno mieć więcej niż 1000 V na metr. Więc mamy rozbieżność co do 200 tysięcy razy, tak? Czyli pokazuje nam, że jeśli mówimy o mechanizmie komórkowym, to do otwarcia błony komórkowej, a to pole jest spolaryzowane, akurat jeśli mówimy o polu od instalacji elektrycznych, jest to pole spolaryzowane, wytwarzane przez człowieka. I teraz wygląda na to, że 200 tysięcy razy mniejsze pole niż te normy może spowodować otwarcie kanału wapniowego i wpływ wapnia do komórki, co jest sygnałem stresu komórkowego. Niezamierzony jakby przez organizm w tym momencie. Teraz jeśli sięgniemy do... I teraz można powiedzieć, że to badanie nie jest wiarygodne dla demagoga albo dla kogoś, bo nie udowadnia, że pole elektromagnetyczne jest szkodliwe dla zdrowia człowieka. Tak wprost nie udowadnia. Natomiast pokazuje mechanizm, który teraz, jeśli sięgniemy do badań naukowych dotyczących, co powodują zakłócenia fizjologiczne transportu jonowego na błonie komórkowej, to w badaniach naukowych one są powiązane i to wyraźnie i z takimi rzeczami, które tutaj wymieniłem w prezentacji, pozwolę sobie przeczytać, otyłością, zaburzeniami rytmów dobowych i snu, migrenami, dysfunkcjami mitochondrialnymi, czyli dysfunkcjami w produkcji energii i zmęczeniem, między innymi chronicznym i tak dalej, odpornością, reakcjami alergicznymi i zaburzeniami autoimmunologicznymi, arytmią, nadciśnieniem tętniczym, degeneracją wzroku, zaburzeniami wydzielania neuroprzekaźników, dystonią mięśni i przewlekłymi bólami neuropatycznymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, neuromotorycznymi, w tym chorobą Parkinsona, ataksją, epilepsją, zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, lękowymi i schizofrenią, chorobami neurorozwojowymi spektrum autystycznego i wieloma innymi poważnymi syndromami i chorobami przewlekłymi, w tym rakiem. Żeby już nie cytować, na to wszystko można znaleźć dobrze zrobione badania. No i teraz, czy
To badanie z Nature, które pokazuje ten mechanizm i go kwantyfikuje ilościowo i pokazuje, jak możemy wyliczyć te poziomy i odniesienie tych poziomów do obecnych norm ochrony, tak, jakby, czyli tego, jak chronimy populację, i odniesienie tego do problemów, które osoby elektrowrażliwe doświadczają. Czy to jest wiarygodne dla demagoga badanie, czy wiarygodne powiązanie? No, niech każdy to oceni. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Na czym polega to, o czym wcześniej mówiłem? Mamy tutaj system, w którym mamy błonę komórkową każdej naszej komórki ciała, łącznie ze skórą, więc to jakieś takie mówienie o tym, że wnikanie promieniowania do wnętrza organizmu jest mniejsze, bo jest absorpcja w skórze i jak to dotyczy tylko skóry, tak jak w przypadku fal milimetrowych, to nie mamy się o co obawiać. No tam też są komórki, tak? I to skóra ewoluuje z neuroektodermu, czyli z tej samej tkanki, co mózg, tak, na poziomie rozwojowym. W związku z tym jest to bardzo duży i bardzo istotny dla człowieka organ nerwowy, więc twierdzenie, że jego narażenie na pola elektromagnetyczne jest jakby zupełnie bezpieczne i nie może niczego powodować, bo to organy wewnętrzne są chronione, bo pochłaniane jest w skórze. No to jest takie opowiadanie, a te komórki tam są nadal narażone i te kanały mogą być otwierane bądź zamykane. Teraz to badanie samo w sobie nie jest jedyne. Po drugiej stronie mamy badania pana doktora Paula, pisane Paul, ze Stanów Zjednoczonych, które ten sam problem zauważyły, ale wychodzą z zupełnie innego podejścia, bardziej empirycznego. Czyli wzięły osoby, które mają w dużym uproszczeniu osoby, które syndrom elektrowrażliwości jakby przynajmniej same sobie diagnozują i stwierdzą, że są elektrowrażliwe, i starały się zauważyć, czy podanie im substancji farmaceutycznych, blokerów tak zwanych kanałów, no mamy takie substancje, między innymi używane w blokery kanału wapniowego, są używane w tak zwanym leczeniu, czyli tłumieniu symptomów nadciśnienia. Tak? Także bardzo popularne, pewnie duża ilość populacji również w Polsce je bierze. I teraz te podawane osobom elektrowrażliwym, które doświadczają symptomów elektrowrażliwości, blokery kanałów wapniowych, okazywały się te symptomy elektrowrażliwości zmniejszać, przynajmniej niektóre z nich wyraźnie. Co wskazuje, że to badanie z Nature dotknęło czegoś bardzo ważnego, bo empirycznie możemy pokazać, że podawanie blokerów kanałów wapniowych powoduje, że te symptomy są wyraźnie mniejsze. Tutaj mamy tylko blokery kanałów wapniowych, innych się, sodowych się jeszcze stosuje gdzieś tam w medycynie, więc nie mamy wszystkiego, natomiast to nie jest rozwiązanie, żeby ktoś zaraz nie pomyślał, że tutaj przejdźmy do rozwiązania i zacznijmy podawać blokery wszystkich kanałów na błonie komórkowej, no jak wszystkie je zablokujemy, to o życiu nie ma mowy. A jeżeli blokujemy je celowo, tak jak kanału wapniowego, to oczywiście jest to chwilowy spadek symptomów, ale to nie oznacza, że przywróciliśmy jakiekolwiek zdrowie, nie? My je zaburzamy, tak, w tym momencie, czyli nie pozwalamy na prawidłowe funkcjonowanie tych kanałów, a jednocześnie nie pozwalamy na wpływ wapnia, który jest spowodowany chociażby polami elektromagnetycznymi, i w ten sposób nie dopuszczamy do tych symptomów, które te osoby mają. Nie jest to rozwiązanie, natomiast naukowo potwierdza to, że ten mechanizm jest, jest faktycznie u podłoża tego i że faktycznie można to powiązać.
I on został dodatkowo skwantyfikowany i okazuje się być co do wielkości natężenia tego pola i okazuje się być wrażliwy zarówno na częstotliwość pola, jak i na jego poziom. Tak? Przy czym tutaj jedna rzecz, on z częstotliwością maleje i zaraz tutaj ktoś by mógł podnosić, że chodzi nam tutaj o częstotliwość w przypadku telekomunikacji bezprzewodowej, o częstotliwość fali nośnej, czyli tą w pasmach gigahercowych, to ten efekt, jak go wyliczymy z tych wzorów, to go już praktycznie nie ma. Dalej, no to znowu myślenie prymitywno-religijno-dziecinne, tak jak ja je nazywam, to znaczy bez zrozumienia tego. Tak, dzisiejsze sygnały w telefonii bezprzewodowej są bardzo silnie zmodulowane. To nie są sygnały te same, którymi mieliśmy do czynienia w przypadku telefonii, przepraszam, nie telefonii, a radia i telewizji kilkadziesiąt lat temu, nadajników radiowych AM czy FM i tak dalej. Tylko te są bardzo silnie zmodulowane bardzo głęboko w sposób cyfrowy, w amplitudzie. I z wszystkich, z całej innej wiedzy możemy stawiać istotną hipotezę, która ma swoje dobre uzasadnienie, że na nieliniowych elementach w organizmie, nieliniowych z punktu widzenia elektronicznego, takich jak błona komórkowa, co zresztą tutaj można też potwierdzić, przyglądając się badaniom w tym zakresie, jest ich niewiele, ale można połączyć, na takich elementach jak błona komórkowa będą demodulowane. I teraz co ciekawe, te sygnały są demodulowane w paśmie akustycznym, znaczy są modulowane amplitudowo bardzo silnie w paśmie akustycznym, czyli w tych częstotliwościach, które właśnie są aktywne dla tych kanałów. Tak, chociażby router Wi-Fi, czy punkt dostępowy, mówiąc bardziej precyzyjnie, Wi-Fi, generuje sygnał o częstotliwości 10 Hz, który będzie demodulowany na błonie komórkowej i będzie w tym momencie istotnie zaburzał, przynajmniej z tego wynika, zaburzał transport jonowy na błonie komórkowej. No i teraz, jeśli połączymy te badania, już nie chcę dalej to wchodzić, bo mogę dużo, dużo głębiej o tym opowiadać i z większą ilością szczegółów, no to możemy się zastanowić, dla kogoś myślącego i rozumiejącego, jak te mechanizmy działają, możemy się zastanowić, czy to jest wiarygodne, czy to nie jest wiarygodne. No ja bym powiedział, że jest bardzo wiarygodne. Czy jest do końca potwierdzone, czy możemy powiedzieć, że bezsprzecznie ten mechanizm tak działa i na takich poziomach pola? No nie, dlatego że jeszcze zbyt mało badań zostało w tym względzie zrobione. Są też trudności techniczne wręcz badania takich struktur jak kanały wapniowe na błonie komórkowej. Są to jakby nanostruktury, można by było powiedzieć. I zbadanie chociażby, jak wygląda ten transport jonowy pod przyłożonym zewnętrznym polem elektromagnetycznym, nie jest wcale takie proste, ale jest możliwe. Pytanie brzmi, czy będziemy mieli ochotę to zrobić, czy będziemy mieli ochotę jako społeczeństwo to sfinansować, bo mamy ochotę finansować abonamenty telefonii komórkowej każdego miesiąca, każdy z nas w tym kraju, tak, praktycznie, a niektórzy nawet więcej niż jeden abonament. A to napędza stawianie stacji bazowych i zwiększanie się poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Mamy pieniądze na to, żeby wydać na nowe urządzenia bezprzewodowe w postaci smartwatchy, punktów dostępowych Wi-Fi, czy tych milionów urządzeń internetu rzeczy, które nam były obiecywane w wizji 5G, tak, które wkraczają w nasze środowisko, czy w innego typu urządzenia, to finansujemy jako społeczeństwo, natomiast nie bardzo widać tych, którzy chcieliby sfinansować badania nad chociażby transportem jonowym przez błonę komórkową i tym jest, jak jest zaburzany w sztucznych polach elektromagnetycznych. Także coś mamy i coś jest na rzeczy, i jeśli ktoś przejrzy opracowanie European 2016, to jest dużym zbiorczym opracowaniem z badań na przestrzeni około 40 lat, czyli od początku praktycznie, jak one się pojawiły, na temat wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe, nie tylko badaniem, ale też i przeglądem i ustaleniem też limitów. Te limity są bardzo dobrze tam ustawione i sposobów pomiaru są bardzo dobrze ustawione, są różne też dla osób elektrowrażliwych, jak i dla osób, które jeszcze tej elektrowrażliwości nie doświadczają, bo osoby elektrowrażliwe potrzebują jeszcze niższych limitów, żeby funkcjonować. Mamy tam również podział ze względu na typ sygnałów, czyli ze względu na to, że te sygnały różnie oddziaływują na nas i sygnał Wi-Fi chociażby
Tak, dużo mówimy o 5G, ale sygnał Wi-Fi. Wi-Fi jest sygnałem, który jest tysiąckrotnie bardziej biologicznie aktywny niż sygnał starego nadajnika AM czy FM, czyli jak sobie słuchaliśmy trójki 30 lat temu, to mogliśmy mieć poziomy tysiąckrotnie wyższe i aktywność biologiczna była taka sama tego sygnału niż dzisiaj routera Wi-Fi. Większość osób tego nie rozumie, a są dobre podstawy do tego, dlaczego tak jest. I dzisiejsze sygnały nie mogą być do końca porównywane z sygnałami, czy sygnały elektromagnetyczne, czyli pola elektromagnetyczne generowane ze środowiska, nie mogą być porównywane tylko i wyłącznie pod kątem, jeżeli mówimy o efektach biologicznych, tylko i wyłącznie pod kątem jakiejś uśrednionej mocy tych sygnałów, czy gęstości mocy tych sygnałów, czy natężenia pola elektrycznego, to co się robi we wszystkich normach, które obowiązują dzisiaj, ochrony tak zwanej społeczeństwa, które zresztą jeszcze zostały rozdmuchane stukrotnie 3 lata temu, nadymane, po to, żeby łatwiej było technologii. No to mamy ten obraz, który mamy, i w tym świecie mogę tylko z olbrzymim ludzkim współczuciem, a właściwie współodczuwaniem, bo współczucie zakłada jakąś taką relację podległości i odległości w takiej sensie, że bardziej kogoś żałuję, tak, ale nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć. To bardziej powiem, że ze współodczuwaniem, bo sam z dość poważnych symptomów elektrowrażliwości, aczkolwiek znam osoby elektrowrażliwe, bo z nimi bardzo dużo pracuję i dla nich jest też poświęcona duża część mojej pracy przez ostatnie 17 lat. W związku z tym znam osoby, które mają otwarte rany, tak, czy wręcz syndromy poparzenia, w wyniku oddziaływania kul elektromagnetycznych, które innym osobom nic de facto nie robią. To, A że nic nie Pawle, robią, Pawle. nic nie, te osoby nic nie odczuwają, tak? To znowu jest kolejny problem w definicji elektrowrażliwości. Idąc dalej, jaka jest skala elektrowrażliwości w Polsce i w Europie? W Polsce jest mi bardzo trudno powiedzieć, bo nie mamy żadnych danych w tym względzie jakby sensownie zebranych. W związku z tym możemy tylko szacować, że jest nie mniejsza niż w innych krajach Europy, no bo niby z jakiego powodu miałaby być specjalnie mniejsza. Jesteśmy dzisiaj de facto w tej samej grupie narażenia co kraje Unii Europejskiej, więc ja sobie zapytałem po to, żeby zebrać jakąś pierwszą, bo oczywiście można dokładniej popatrzeć sobie chociażby w opracowaniu Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej, ale każdy może zapytać chociażby czata GPT w tej chwili, jaka jest skala zachorowań WHS w Europie i na świecie. No, zadałem takie pytanie nie dalej jak dzisiaj rano. No i ChatGPT mówi, że skala zachorowań na EHS jest trudna do precyzyjnego określenia z kilku powodów. Przede wszystkim braku jednoznacznych definicji i kryteriów diagnostycznych, co jest faktem, tak? Te kryteria nie powstają i nie ma jednoznacznych kryteriów diagnostycznych. Nie istnieją standardowe kryteria diagnostyczne, co utrudnia prowadzenie badań epidemiologicznych. Oraz zróżnicowane dane epidemiologiczne, to znaczy, że badania epidemiologiczne na DHS różnią się metodologią, zakresem, co prowadzi do różnic w szacunkach dotyczących częstości występowania. Przy tych problemach w Europie, na podstawie kilku badań dotyczących AHS w Szwajcarii z 2004 roku, 5% populacji uważało się za wrażliwych na pola elektromagnetyczne, czyli mówimy tutaj o pewnej samodiagnozie. Badania w Szwecji sugerowały, że odsetek osób zgłaszających objawy elektrowrażliwości wynosi 3,2. W Niemczech w 2006 roku 6% populacji uważało się za wrażliwych na pola elektromagnetyczne. W Stanach Zjednoczonych z 2010 roku badanie sugerowało, że 2,5% populacji zgłasza objawy przypisywane EHS. W Japonii z 2002 roku, dość stare rzeczy, wykazało, że około 1% populacji uważało się za wrażliwą na pola elektromagnetyczne. No więc mamy jakby spory zakres rozrzutu. Niektóre ze źródeł bardziej naukowych, które studiowałem, mówią o do 10%, tak, populacji się ocenia. Natomiast stopień tej elektrowrażliwości, czyli stopień dotknięcia tymi objawami i to, w jaki sposób ta dysfunkcja wpływa na możliwość funkcjonowania w dzisiejszym świecie, jest bardzo zróżnicowany.
Mamy osoby, które po stosunkowo długim i intensywnym narażeniu na pola elektromagnetyczne muszą po prostu dłużej odpoczywać i są zmęczone. Mamy osoby, które w 5 minut po narażeniu, czy nawet krócej, reagują bardzo silnymi objawami, które są zagrożeniem wręcz dla życia. Tak więc jakby wrzucanie wszystkiego do jednego kubełka i mówienie o procentowym charakterze, no jest trochę patrzeniem przez dziurkę od klucza. Niemniej, nawet jeśli przyjmiemy, że to jest średnio 5% osób dotkniętych, no to nie jest mało z punktu widzenia populacji, nawet z punktu widzenia polityków to powinno być już interesujące, bo przecież 5% wyborców to już mogłoby być coś. No, ale jakoś do tej pory nie znam poza jednym w zasadzie nie politykiem, ale i politykiem, bo w tej chwili startującym o nominację w wyborach w Stanach Zjednoczonych, to jest jedyna osoba, którą znam, która otwarcie mówi o tym problemie i o zagrożeniach wynikających z pól elektromagnetycznych generowanych przez współczesne technologie. To jest Robert F. Kennedy Jr. No ale jest oczywiście wyśmiewany, łącznie z zdyskredytowany przez własną rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To teraz dwa cytaty. Pierwszy cytat ze strony rządowej gov.pl. Czy istnieje coś takiego jak elektrowrażliwość? Otóż tak, badania wykazują jednak, że to nie pole elektromagnetyczne szkodzi ludziom, ale sam strach przed nim, bo EHS to choroba psychosomatyczna. I drugi cytat z portalu Na Fali Nauki. Problem nie leży w oddziaływaniu pola elektromagnetycznego, a w psychice ludzkiej. No właśnie, proszę o twój komentarz. No, ja się dziwię przede wszystkim temu, nie temu, że takie opinie się pojawiają, bo to jest jakby jasne, że one się będą pojawiać, bo mamy grę interesów i już wiadomo, znaczy jak 17 lat się tym zajmuję, to tylko widzę jakby stały postęp w tym, jak rząd promuje jakby tak zwany rozwój technologii, zamiatając pod dywan wszelkie kłopoty, z którymi może być to, czy konsekwencje jakby tego tak zwanego rozwoju. Więc wiadomo, że takie interesy są. Natomiast ludzie, którzy to czytają, no to no powinni się zastanowić. No to jeśli ktoś mówi, że to są kwestie psychiczne jakby ludzkiego organizmu, no to sięgnijmy do badań nad wpływem pól elektromagnetycznych dotyczącym flory i fauny. I tutaj znajdziemy cały szereg badań mówiących o wpływie na drzewa, na zwierzęta, na ptaki, na pszczoły. Całą gamę flory, łącznie z morską, tak, i tak dalej. I mamy tam cały szereg badań pokazujących silne wpływy. No tam jakoś nie mamy psychiki ludzkiej. Więc pytanie brzmi, a teraz jeśli mówiłem o kanałach jonowych na błonie komórkowej, albo to drugie badanie, które przytoczałem w tej samej prezentacji dotyczące reakcji limfocytów, to znaczy komórek układu immunologicznego i uszkodzenia chromosomów DNA spowodowane ekspozycją na pola elektromagnetyczne od telefonu komórkowego, no to są to pola, są to badania prowadzone na kulturach, tak, jakby nie połączonych z jakąkolwiek psychiką. Więc no można powiedzieć wszystko. Okej. No dobrze, cofnijmy się do 2012 roku. Wtedy to Unia Europejska zalecała, aby państwa członkowskie włączyły nadwrażliwość elektromagnetyczną do ich międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych oraz do wykazu chorób zawodowych Międzynarodowej Organizacji Pracy. To jest jeden fakt. Drugi. Unia sugeruje włączenie zespołu nadwrażliwości elektromagnetycznej do 11. wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Powiedz proszę, co się od tamtego czasu zadziało w tym temacie? No nic. Znaczy, oczywiście możemy mówić na
Jakby z wypowiedziami tak zwanej Unii Europejskiej jest ten problem, że trzeba zawsze mówić o tym, co to są za wypowiedzi, czyje i jakie one mają przełożenie na prawo unijne. Bo jeżeli Unia coś zaleca, to jeszcze nic nie znaczy. To znaczy, że ktoś się wypowiedział w jakiejś dyskusji, to znaczy, że zalecił, ale to nie jest w jakikolwiek sposób wiążące ani dla Unii Europejskiej, ani dla krajów członkowskich poszczególnych. W związku z tym mamy całą masę takich rzeczy. No było zalecenie o tym, żeby osoby elektrowrażliwe traktować jako ich objawy jako rzeczywiste i z należytym szacunkiem, i żeby jakby poziomy pól elektromagnetycznych ograniczyć przynajmniej do 100 mikrowatów na metr kwadrat gęstości mocy. 100 mikrowatów na metr kwadrat to jest 0,1 miliwata na metr kwadrat. No my podwyższyliśmy 2 lata temu w Polsce poziomy z 0,1 wata do 10 watów, tak? Czyli na poziom od tych zaleceń unijnych wyższe 4 rzędy wielkości. No to możemy sobie popatrzeć, co się zmienia. Tu realnie nasze poziomy ekspozycji wzrosły, a te zalecenia no były. Tak samo tutaj były. Ani w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych elektrowrażliwości nie ma, ani nie ma kryteriów diagnostycznych. WHO ciągle nie uznało tego za jednostkę chorobową. No i wygląda na to, że na razie wszystkie działania, które są realne, czyli które wpływają na prawo i na ekspozycję obywateli, idą kompletnie w odwrotnym kierunku. Więc co się zdarzyło? Nie tyle, że nic. Zdarzyło się dużo rzeczy wbrew temu, tak? Jakby w zupełnie przeciwnym kierunku. Unia coś zaleca, tak? W porządku. No dobrze, No, to. ale to popatrzmy na to jeszcze trochę tak, bo myślimy sobie o tym, że Unia zaleciła takie rzeczy, ale nikt z tych zaleceń nikogo nie rozlicza. Natomiast chociażby w międzyczasie w Polsce nie dość, że zostały podniesione poziomy, tak, stukrotnie co do mocy, co do gęstości mocy, żeby być tak zwanej gęstości powierzchniowej strumienia mocy, żeby być precyzyjnym, bo już ktoś kiedyś mi zarzucał, że używam takich terminów. Więc chodzi o gęstość powierzchniową strumienia mocy pola elektromagnetycznego. Zostało podniesione stukrotnie z 0,1 W na 10 W na metr kwadrat, ale nie tylko to. Cały rozwój ekspozycji na pola elektromagnetyczne w tej chwili nakręcany najbardziej, czyli największy udział w tym mają stacje bazowe telefonii komórkowej czy stacje bazowe mobilnej transmisji danych, bo dzisiaj to jest bardziej transmisja danych niż rozmowy telefoniczne. Więc jakby są inwestycją celu publicznego. W związku z tym wprowadzanie coraz większej ilości pól elektromagnetycznych do środowiska i coraz gęściej i wszędzie jest w tej chwili uważane za cel publiczny, czyli za cel, który publicznie my wszyscy wspieramy jako obywatele. I to demokratycznie to przyjęliśmy, więc jaki mamy problem? To co każdy z nas może zrobić, żeby nie zachorować na EHS? Jaką profilaktykę możemy na co dzień stosować, wdrażać w życie? Myślę, że tak, żeby dać jakąś taką zupełnie uproszczoną metaforę. No a co robimy, żeby jeść mądrzej? Tak? No, to samo, wybieramy produkty żywnościowe, które są bardziej naturalne, a mają mniej sztucznych składników, są mniej przetworzone i dalej. Więc tutaj trochę podobnie, wybierzmy lokalizację do życia, której ja nie mówię, jakie to jest trudne, tak? To jest horrendalnie trudne, ale jeżeli mówimy o tym, co robić, no to ojej, no, znowu posłużę się czymś, co każdy może sprawdzić. Zadałem czatowi GPT pytanie, to wczoraj jeszcze. Najpierw o historię pani premier Gro Harlem
Brundtland, byłej szefowej WHO, o której mówiłem i to w cytacie, który przytoczyłeś na początku naszej rozmowy, a potem w kontekście odpowiedzi ChatGPT, która zresztą była całkiem sensowna, pokazująca jakby jak to się działo na przestrzeni czasu i z czym się wiązało. Zadałem pytanie, czy w takiej sytuacji badań, czyli stanu badań naukowych na DHS i stanu wiedzy na DHS, przynajmniej tego oficjalnego, nie powinna być więc stosowana zasada ostrożności. Na co ChatGPT odpowiedział, że zasada ostrożności, znana również jako precautionary principle po angielsku, jest podejściem do zarządzania ryzykiem, które mówi, że jeśli działania lub polityki mogą powodować poważne lub nieodwracalne szkody dla społeczeństwa lub środowiska, a brak jest pełnej naukowej pewności co do tej szkody, to nie powinno to być używane jako powód do opóźnienia działań zapobiegawczych. W kontekście nadwrażliwości elektromagnetycznej EHS stosowanie zasady ostrożności może być rozważane na kilka sposobów. Argumenty za stosowaniem zasady ostrożności w kontekście EHS. 1. Ochrona zdrowia publicznego. Ponieważ EHS może powodować poważne objawy u osób, które twierdzą, że na nią cierpią, stosowanie zasady ostrożności mogłoby pomóc w ochronie zdrowia publicznego, nawet jeśli pełne naukowe dowody na związek między polami elektromagnetycznymi a EHS nie są dostępne. Redukcja ryzyka. Wprowadzenie środków ostrożności, takich jak ograniczenie ekspozycji na pola elektromagnetyczne, może zmniejszyć ryzyko potencjalnych szkód, nawet jeśli ryzyko to nie jest w pełni zrozumiane lub udowodnione. 3. Świadomość i edukacja. Promowanie świadomości na temat elektrowrażliwości i potencjalnych skutków pól elektromagnetycznych może prowadzić do większej ostrożności w korzystaniu z technologii, co może przynieść korzyści społeczne. I potencjalne działania w ramach zasady ostrożności. Ograniczenie ekspozycji, zalecanie lub wprowadzenie limitów ekspozycji na pola elektromagnetyczne w miejscach publicznych, zwłaszcza w szkołach, szpitalach i innych miejscach wrażliwych. 2. Alternatywne technologie. Promowanie lub rozwijanie technologii, które emitują mniej pól elektromagnetycznych lub są bardziej przyjazne dla osób wrażliwych. Chociażby światłowody zamiast bezprzewodowej transmisji danych. To już mój dodatek do czata GPT. Monitoring i badania. Finansowanie i promowanie dalszych badań nad elektrowrażliwością i potencjalnym wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie, aby lepiej zrozumieć ryzyko i mechanizmy działania. I 4. Wsparcie osób dotkniętych. Zapewnienie wsparcia dla osób cierpiących na elektrowrażliwość, w tym dostępu do diagnostyki, opieki medycznej i poradnictwa. To tyle sztuczna inteligencja na ten temat. Proponuję skonfrontować z inteligencją rządzących, przedstawicieli ministerstw, demagoga i tych cytatów, które przytaczałeś. A więc co możemy robić? No jest tu jasno napisane, co możemy robić, a jeżeli chcemy jeszcze dokładniej wskazówek, już rozszerzając je o jakby to, co ja mogę do tego dodać, no to proponuję takie rzeczy, jak tworzyć świadome elektromagnetycznie społeczności lokalne, zainwestować w połączenia światłowodowe dla domów tej społeczności i uzgodnić politykę nieużywania radiowych technologii bezprzewodowych. Projektować i budować domy elektromagnetycznie przemyślane. Dotyczy to otoczenia, lokalizacji, sytuacji geopatycznej, instalacji elektrycznej, wyboru technik ogrzewania, oświetlenia, unikania zbrojeń, właściwego projektowania instalacji fotowoltaicznych i wielu innych czynników. To są takie rzeczy, które możemy robić. Co możemy jeszcze robić? Wybierać miejsca, w których jesteśmy. Gęstość zaludnienia jest kluczowym czynnikiem decydującym o ekspozycji. Im więcej osób korzystających z bezprzewodowych technologii wokół nas, tym większa nasza ekspozycja i wszystkie tego konsekwencje. Czego możemy nie kupować? Możemy nie kupować przekazu marketingowego o wygodzie i nieuchronności wykorzystania radiowych technologii bezprzewodowych, nie kupować nowych telefonów z 5G, zaraz wyjaśnię dlaczego, smartwatchy, bezprzewodowych słuchawek, nie kupować urządzeń z interfejsem bezprzewodowym, w tym telewizorów, sprzętu audio, drukarek, odkurzaczy, lodówek. Chyba że okaże się, że można ten interfejs w sposób trwały wyłączyć, ale zawsze to skontrolować pomiarowo. Nie kupować nowych samochodów, jest z nich tyle promieniowania, że żadna osoba wrażliwa nie będzie w stanie w nich wytrzymać, a każda niby zdrowa ma szansę zachorować. Nie kupować jakichkolwiek urządzeń dostępowych Wi-Fi, korzystać z połączeń światłowodowych i kablowych, możliwe to jest również dla smartfona. Nie kupować standardowych instalacji fotowoltaicznych, jeśli już to projektować i instalować przemyślane, biologicznie neutralne rozwiązania. To z jednej z moich prezentacji, która miała tytuł 5G zrozumieć, by zrzucić kajdany od wewnątrz. Nic dodać, nic ująć. Ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt ci nie zadał w temacie, o których dzisiaj rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź?
Tego pytania nikt mi nie zadał. Ja myślę, że od nikogo nie usłyszałem pytania o wizję tego, jak mogłoby być, gdybyśmy mądrze zarządzali takimi ryzykami i nowymi technologiami. Bo cały czas się skupiamy na tej jakiejś bitwie i walce, ale tracimy z pola widzenia pozytywny scenariusz. I nawet jeśli ten pozytywny scenariusz wydaje się być odległy od tego, co jest, no to tylko pokazuje w tym momencie to, gdzie zabrnęliśmy i co robimy. I ten pozytywny scenariusz jest myślę, po pierwsze możliwy technicznie do uzyskania, czyli innymi słowy, ten pozytywny scenariusz zakłada wykorzystanie współczesnych technologii i telekomunikacji i szybkiej transmisji danych w sposób, który nie powodowałby tak dużej ekspozycji na pola elektromagnetyczne, bo innymi słowy, byłby możliwy przy ekspozycji na pola elektromagnetyczne w ramach standardów biologicznych, czyli tych standardów, które na podstawie badań, które do tej pory prowadzimy, mówię o badaniach nie strony rządowej czy mainstreamowej, tylko chociażby Europejskiego Instytutu Medycyny Środowiskowej czy Instytutu Biologii Budowlanej, o tych normach, tak zwanych standardach biologicznych. Poniżej tych standardów biologicznych telekomunikacja bezprzewodowa, taką jaką znamy, jest możliwa, ale nie przy użyciu tych urządzeń, nie przy użyciu tych instalacji, które są wybudowane. Więc ona jest możliwa absolutnie technologicznie. Co więcej, bardzo wiele rozwiązań technologicznie jest dzisiaj możliwe i przez klientów nie jest wymagane, przez konsumentów nie jest wymagane, bo nawet o tym nie wiedzą. Już zupełnie jakby na prymitywnym poziomie korzystanie z techniki światłowodowej, tak, co powinno być de facto czymś, co 30 lat temu powinniśmy, bo technika światłowodowa jest już dojrzała dawno temu. W związku z tym 30 lat temu chociażby można było w Polsce, tylko nikomu się nie chciało, albo nikt o tym nie pomyślał, dlatego mówię o tym pozytywnym scenariuszu. Można było stworzyć zasady, według których każda nowa linia energetyczna, gdziekolwiek doprowadzana, czyli do jakiegokolwiek punktu odbioru, musi mieć poprowadzony razem z nią światłowód. Konsekwencje tego byłyby dzisiaj takie, że mielibyśmy ten światłowód niemal wszędzie, w każdym domu, w każdym budynku użyteczności i tak dalej, nie musielibyśmy tam korzystać z technik bezprzewodowych, to moglibyśmy w większości korzystać z techniki przewodowej, a ewentualnie z technik bezprzewodowych tam, gdzie ktoś by tego sobie samodzielnie życzył, w ramach tego obiektu i w ramach granic, w których ten obiekt czy mieszkanie, czy cokolwiek takiego funkcjonuje, tak? Czyli na bardzo niewielką odległość, przy bardzo niewielkich poziomach mocy i nie narażając sąsiadów i sąsiednich osób. To samo dotyczyłoby sytuacji związanej z licznikami bezprzewodowymi, energii, mediów i tak dalej. Dzisiaj to jest poważny problem dla osób elektrowrażliwych, bo im instalują czy spółdzielnie, czy inne rzeczy, bardzo ciężko się im wykręcić od tego, bo już innej technologii nie ma, bo już musi być i tak dalej. Teraz nawet są jakieś, popierane jest to jakimiś unijnymi dyrektywami dotyczącymi oszczędności energetycznej, że musi być bezprzewodowo to liczone i tak dalej. Tam są też w tej ustawie miejsca, które są mocno niejasne, ale jest ciężko się ludziom przed tymi licznikami wybronić. To byłoby zupełnie niepotrzebne. Ten licznik można by było w skrzynce elektrycznej budynku czy mieszkania podłączyć po prostu do światłowodu i nie byłoby potrzeby emitowania kolejnych pól elektromagnetycznych do środowiska. I tak dalej, tak? Więc mamy. Jest możliwa do zbudowania sensowna wizja, w której to wszystko mogłoby wyglądać inaczej, i to wizja, która jest dostępna technologicznie na dzisiaj, a jeśli byśmy jeszcze ją wdrożyli w życie, to technologia by się po prostu potrzebowała do tego dopasować, tak? Jeśli postawimy takie wymagania, to zrobimy. Natomiast robimy coś kompletnie odwrotnego. Więc ta wizja istnieje, tak? I nie dajmy sobie powiedzieć, że nie ma alternatyw. Te alternatywy na dzisiaj wydają się nieco niewygodne, ale to tylko dlatego, że pozwoliliśmy technologiom bezprzewodowym wpompować w środowisko pola elektromagnetyczne, które w tym zakresie częstotliwości
są na poziomach o 15 do 18 rzędów wielkości, czyli o 1 i 15 zer albo 1, 18 zer, gdzieś pomiędzy tymi dwiema wartościami, większe od pól naturalnych w tym zakresie częstotliwości. I uważamy, że to jest w porządku i że to nie ma żadnego wpływu. Co więcej, stało się to już ogromnym biznesem i ogromnym przemysłem, tak można wręcz powiedzieć. I zatrzymanie tego wydaje się w zasadzie niemożliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Tak? To są setki tysięcy urządzeń bezprzewodowych, które schodzą z linii produkcyjnych każdego tygodnia. Tak? Ktoś w to inwestuje, ktoś w to włożył pieniądze, i to są nie tylko osoby prywatne, nie tylko my, obywatele, ale też i instytucje, i rządy, i fundusze emerytalne, i wszystkiego innego typu rzeczy inwestują w telekomunikację, tak, i w to, co jest z nią związane, bezprzewodową telekomunikację. W związku z tym, jak nawet odkładamy czy gramy na giełdzie, albo inwestujemy w jakieś fundusze powiernicze, inne rzeczy, to one inwestują w telekomunikację bezprzewodową, więc jakby zawrócenie tego dzisiaj i powiedzenie, że dzisiaj liczenie na to, że dzisiaj ktoś wyjdzie i powie, że pola elektromagnetyczne zagrażają naszemu zdrowiu i to jest fakt i teraz musimy z tym się liczyć, no to byłby krach tego świata, tak, dużo większy niż te krachy, które w ostatnich tam 20 latach przeżywaliśmy. Finansowe czy inne, przez które jakoś przeszliśmy, to by był dużo większy. Tak? Także to się nie zdarzy. Natomiast jeżeli mamy coś robić w tym kierunku, jeżeli mamy przynajmniej powodować, że ewolucja będzie szła w tym kierunku tych urządzeń, to zacznijmy egzekwować nasze podstawowe prawa. Tak? Nie wiem, nie zgadzajmy się po prostu zupełnie bez namysłu na to, że na dzisiaj stację bazową można postawić wszędzie i że samorząd lokalny, który miał jeszcze jakiekolwiek, jeszcze kilka lat temu miał jeszcze jakiekolwiek zdanie w tej sprawie, czyli reprezentant mieszkańców z punktu widzenia prawa administracyjnego miał jakiekolwiek zdanie w tej sprawie. W tej chwili zmiany prawne poszły w tą stronę, który nie ma żadnego zdania w tej sprawie, to znaczy tak, ponosi odpowiedzialność przed mieszkańcami, ale nie może odmówić. Bo nie ma żadnych jakby instrumentów prawnych, żeby stwierdzić, że coś jest nie tak, dlatego że operatorom zostały przyznane wszystkie atrybuty tego, łącznie z inwestycją celu publicznego i tego, że to operator, teraz mówiąc, jakie będzie narażenie, decyduje o tym, co jest narażeniem właściwym, i nikt nawet nie może tego badać. Tak, no, dzisiaj zbudowanie nawet tej społeczności lokalnej, która będzie świadoma elektromagnetycznie, jest o tyle zagrożone, że i tak w pobliżu operator może postawić stację bazową. Ale jak będzie tam doprowadzony światłowód i jak ci ludzie nie będą używali tej stacji bazowej, to się mu nie będzie opłacać, dlatego że on musi zainwestować w tą stację. Tak? I teraz pamiętajmy o tym, że to ciągle jest biznes. Jakby stacje bazowe telefonii komórkowej powstają nie dlatego, że ktoś nam chce zrobić krzywdę, tylko dlatego, że my je finansujemy. Dobrze, w tym miejscu postawmy krok. Ja tak cię słuchałem i w sumie rozmawiamy w szczególnym dniu. Jest 15:15. Ja za godzinę 45 minut udaję się na kolejne walne zebranie coroczne mojej spółdzielni mieszkaniowej Doły Marysińska. W zeszłym roku przegrałem głosowanie, które odbyło się o 24:15 w nocy. Tak zostało przedłużone całe spotkanie przez zarząd spółdzielni. Przegrałem głosowanie, w którym apelowałem do mieszkańców, żeby był zakaz instalowania masztów na terenie naszej spółdzielni. W tym roku ponawiam swój wniosek. Zobaczymy, jaka będzie reakcja w tym roku, a na dzisiaj już skończmy. Państwa i moim gościem był Paweł Wypychowski, autor ekspertyzy Mega Ustawa 5G. Czy ta księga rzeczywiście jest biała? Jeżeli Państwo chcecie, to po prostu zachęcam do lektury, która, jak to ekspertyza, jest na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich.pl.
oraz zachęcam do lektury felietonów Padła z cyklu Wypychowski wielowymiarowo na tematy różnorakie, nie tylko te, o których dzisiaj Paweł mówił. Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, Rafale. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.